dobry, witamy w kolejnym odcinku. Zauważyliśmy, że coś się wydarzyło. Co się wydarzyło? Na kanale. No, mała burza, małe trzęsienie ziemi. Tu się nic nie dzieje. Dzieje się tak, że słuchajcie, muszę brać bluzę. Zimno. Jest zimno. Wychodzimy właśnie na trening. Mówiliśmy się z Marcinem. Jest po prostu zimno. Normalnie jadę w bluzie, bo trzęsiawka i telepa. No nie, telepa to się ma po czym innym, ale jest zimno. Także ubieramy bluzę. Morning. It's cold. Nice. Yeah, it's nice. Robi, sąsiadka mówi, że jest miło, że przyjemnie. No tak, po godzinach, ale jak rano i mam jechać, później spocony, no to wychodzi nam zimno. Dobra, ruszamy. Trochę porzucać żelazem. No i dojeżdżam na siłownię, a tam na rogu stoi samochód na policyjnych blachach. No i przed chwilą zgarnął babcię z dziadkiem. Jechali na skuterze, oczywiście pod prąd. Facet zawracał, no nie widział ich, bo wyskoczyli mu i po prostu ich tylko zmiótł. Co szczęście nic mi się nie stało, pozbierali się, no ale no pod prąd jeszcze nie, no. Dobra, ruszamy. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Przyjechaliśmy na śniadanie. Marcin gdzieś się zatrzymał, chyba przy bankomacie. Natalia oddała skuter do mycia, bo już wygląda, że ojeny. Także go ogarniemy szybciutko. A dzisiaj nie ma bajsa ciuruk, mojego ulubionego dania. I dostanę zupę, także kaszana. Trudno. I tak bywa. Jak trening? Świetny. Ale myślę, że nie będę mogła chodzić za nie. No właśnie. Tak nogi, tyłek. Tak. Dzisiaj daliśmy też Bobu. Bobu? Tak. Czemu Bobu? Tak się mówi. Daliśmy Bobu. Tak. Tak się mówiło, nie wiem jak teraz. No i nie odpowiedzieliśmy jeszcze na wszystkie komentarze, bo się odpaliły te komentarze. Po śniadanku, jak wrócimy do domu. Tak, będziemy dopiero odpowiadać. Zasiądziemy. Ogólnie dziękujemy za dobre komentarze, ale w naszym życiu nic nowego. Nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Ale będzie wesoło. Będzie wesoło. Będzie wesoło. I Marcin przyjechał. Też się zaskoczy, że jest tylko zupa. Ho, 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 ho. No i okej, proszę. Natalia odbiera skuter. Błyszczy się jak... Zobaczymy, czy odpali, bo ostatnio jak robił... czyścił, to było tak pozalewane, że nie chciał odpalić. Jedzie, co nie jedzie. Dobra. To szybko do domu. Mi też. No to jedziemy tu na stację. Też jestem pusty. No i dobra. Zalewamy zupę. Tam nowy idę z olejami, zrobili sklep. Właśnie, czy u nas była benzyna 92? Pamiętam chyba 80 coś była, bo była zielona i żółta, prawda? Takie starsze osoby to będą wiedziały. Ja nie pamiętam, co my tam wlewaliśmy do tych naszych ogarków, do tych skuterów. To my tam mieliśmy swego czasu Simpsony. Jak ktoś miał Simpsona, to już był gość. Ale jaka była? 87 chyba była benzyna. Nie pamiętam. No i uciekła. Co tu się porobiło teraz? A byłam obok w kawiarni, naszej ulubionej w sumie. No i wzięłam dwie kawy Americano. I do tego przyszła mama. One same pieką te bułeczki. I mówi,
bo pani codziennie przychodzi po kawę, to chcielibyśmy w prezencie dać bułeczki do kawy. Mówi, o, no, dziękuję bardzo. Więc mamy po bułeczce. Czy ja ze słodkiego to... Ale to jest tylko troszeczkę tego budyniu, widzisz? No, ja pamiętam, swego czasu były takie drożdżówki z budyniem. Jejku, pamiętam. A mój dziadek, na to, mój dziadek na to mówił... I kruszonka taka była, tak, były z kruszonką i z lukrem. Tak. I te z lukrem dziadek zawsze mówił, że... Takie chałwy wielkie pani sprzedawała z kruszonką. Tak. To się zawsze dzieliliśmy na pół z przyjaciółką. No tutaj były te drożdżówki, a mój dziadek zawsze mówił sznyka z glancem. Aha, bo no dobra. No sznyka z glancem, no nie wiem, no tak mówił. W Bydgoszczy kiedyś to inaczej obowiązywało, coś tam, no swoje. Takie słowo. No dobra, no to co, my kawu... To ile mamy tych kaw w końcu? Ta jest z tej, z naszej śniadaniarni, ale tu ją sobie zostawię na później. Ona nie ma takiego kopa, to jest tylko taki smakowy. No dobra, no dzisiaj dzień kawy. Dzień kawy. No jest ogólnie coś, bo z Marcinem też rozmawialiśmy, że coś się pochmurnie zrobiło. Pochmurno, ja dzisiaj spać nie mogłem, on też nie. Nie wiem, czy jest pełnia, ale no dzisiaj coś. Ja spam tak... jak zabita, ale Natalia, w pełni tam... normalnie ja nie śpię. Ale, ale jest coś dzisiaj było takiego. Mm. No okej. Okay. Smacznego. Smaczności. Mm. No i okej. Okay. Natalia rozmawia z naszym widzem. Pozdrawiamy serdecznie Kalifornię i 49ers. Ja ruszam do Marcina, bo mamy na dzisiaj plan założony. Troszeczkę ciuchy wziąłem takie a la robocze, bo chyba będzie praca do zrobienia. Także no nie chcę się, nie wiem co, czego się spodziewać. Dobra, uwaga co dostałem od Natalii. Takiego gościa. Dobra, to ja już ruszam. No i taka sytuacja. Od jakiegoś czasu, jak tu podjeżdżam do Marcina, mówię, coś tutaj śmierdzi. Myślałem, że... Myślałem, że to z kanalizacji. Dla osób tajemniczonych. A Marcin narzeka, że do niego na podwórko, na podjazd spadają te śliwki. Cały czas musi zbierać. Dlatego rozpoczęliśmy operację usuwania jednej gałęzi, która wchodzi tam do Marcina. I teraz dotarło do mnie, jak stanąłem tutaj. Już wiem, co śmierdzi. Są te śliwki, rozkładają się. Słuchajcie, jest zapach jak mój dziadek, świętej pamięci, Janek, jak otworzył i robił wino. To tak mniej więcej. Tak mniej więcej tutaj pachnie teraz, że można się jak w dobrej gorzelni. O, idzie. Ciupagowego. Daj pan ciupagę. Mam takie przeczucie. Dwa strzały i będzie temat załatwiony. I święty spokój. Nie mam pojęcia w ogóle, o co tu chodzi. Ale to... Słuchajcie. Tutaj chmerzy mają różne akcje. Karmnik zrobili. Oho. Poszło? Dobrze idzie. No i dobra, to lecimy dalej z Foxem. Słuchajcie, no wyłączyłem dosłownie kamerę. Sekundę później Marcin uderza i ten cały... To ostrze... O! No ja w to nie wierzę, ale że ty w głowę żeś nie dostał, co no, za szczęśliwie. No i co teraz? No nic, jak patrzę, to będziemy jechać z koksem. To możesz teraz Śmiechowi jako do aportu. Ale... Ty, no normalnie wyłączyłem kamerę i sekundę później już... Co za... O, teraz idzie. What? Tu ze śliwki dostałem. Dobrze idzie. No i dobra, zmieniamy troszeczkę nasze nawyki kulinarne. Tam widzicie, jest Khmer Taste, ale my już coraz częściej chodzimy gdzie indziej. I Marcin wynalazł, proszę bardzo, jak to się nazywa? Lady Khmer Kitchen. Restauracja. Nie byłem, nie znam się, ale się wypowiem. No, ja wam powiem tak, ceny podobne, albo nawet takie same i niższe niż w Khmer Taste. Że co?
wbijamy. No i okej. Natalia za mną. Adam rusza też. Jedzie Adam. No dobra, cała ekipa, wtedy ruszamy do w kolejne miejsce, do kolejnego Polaka. Polaka Ślązaka. Okej. I ruszamy. No i to jest miejsce właśnie, to jest miejsce, gdzie można, proszę bardzo, zrobić sobie włosy po polsku. Natalia była już tutaj raz, zaraz za chwileczkę będzie korzystać kolejny raz, bardzo zadowolona z tej usługi. Także jak ktoś jest w Siem Reap, chce w języku polskim, angielskim, nie, bądź niemieckim, można khmerskim. Jeżeli ktoś chce mieć zrobione włosy, jest tutaj miejsce, można sobie tam znaleźć nazwę i można sobie funkcjonować. No i w tym salonie, proszę bardzo, jak w Polsce. Hello, Cinian? Hello. Cinian Tom, klank klank. No i proszę bardzo. Powiedz Tuesday, przywitaj. Tuesday. A i tutaj macie normalnie. A, bo nie ma tej. Aha, to nie małym teraz połączone, ale one sobie oglądają live'a i puszczają. Long. I sobie siedzą cała ekipa i z salonu do salonu panie sobie załatwiają sprawy i wysyłają. No mówię, co ja tu... Dzisiejszy fryzjer to już nie jest taki fryzjer, co my mieliśmy. Teraz już jest międzymiastowy. Widziałeś to? Siedzimy sobie jeszcze u kolegi, tutaj w salonie, w knajpie, rozmawiamy sobie, dyskusje, tematy wszelakie. Spójrzcie na to niebo. No dzisiaj coś ewidentnie wisi. A co tam jest, ty? Ostatnio w Stanach może były tematy UFO. No mój telefon to akurat tego nie zgarnie. Ale słuchajcie, lecą, widzę balony. No jest skóra po prostu taka, że... Gdzieś tam komuś balony odleciały. Wszystkie czarne. Może z pogrzebu. Tu posiedzimy chwileczkę i będziemy jechać. No akurat Natalia rozmawia z mamą. Porozmawia i zobaczymy, co dalej. Może coś będziemy kombinować. Coś... zobaczmy później. Mam plan. Zjawiliśmy się tutaj, tak wygląda khmerskie centrum. Osoby, które nas oglądają, oczywiście wiedzą, o co chodzi. Team. No właśnie, są szachy. Ja bym musiał tutaj Adamowi powiedzieć, że są takie duże. Adam no, rozłoży mi jak wiewiórkę w 3 minuty. Także Adamie, jeśli oglądasz, no jakbyś miał przeciwnika takiego godnego siebie, no to tutaj partyjkę można walnąć. Może nie najlepszy przykład używania szach, ale Adam jakby, no, wiem, że Adam dobrze gra. Także Adamie, jak oglądasz, jak będziesz miał jakiegoś człowieka takiego, gdzie partia będzie godna swoich pieniędzy od 10 dolarów w górę, a może od 100 dolarów, ile zaraz sobie dowalicie, to jest, ale tu i bierzesz do tego
live'a i do tego bierzesz jeszcze widownię. Słuchaj, no taki popis będzie, że a my przyjechaliśmy właśnie sobie do kina zobaczyć, co tutaj grają w repertuarze, co jest, także zaraz, zaraz ruszamy dalej. Z tego czasu rozmawialiśmy o pustych centrach handlowych w Stanach Zjednoczonych. My jesteśmy w centrum handlowym tutaj akurat w Siem Reap. Fajne, bo jest zupełnie inna budowla, oczywiście no, budynek jak widzicie, kupnięte na dole, zero ludzi. Centrum handlowe w mieście 250 tysięcy ludzi, echo. Kolejne piętra, proszę bardzo. Proszę bardzo. Tutaj japońskie szabu-szabu można sobie zaserwować, no ale po prostu plac zabaw. Chcecie? Dziecko sztuk jeden. Wszystko stoi. No właśnie mówię o tym, no nie śmialiśmy się, bo to tragedia, że ludzie stracili pracę i tak dalej, ale w Stanach Zjednoczonych, no i podobną sytuację mamy tutaj. A gdzie w Bangkoku, w takim miejscu, po prostu człowiek, no, tętni, człowiek nie ma opcji, żeby sobie przeszedł prosto przez odcinek. Bangkoka a Siem Reap to jest w ogóle dwie różne no te. No w Pattaji co masz? Ale no, w Pattaji jest tragedia, no. A w Phnom Penh ty, centra handlowe, gitara, nie? No tak. Więc no co zrobić, co zrobić? Przyjechaliśmy sobie do Temple, zabierzemy sobie zabierzemy sobie pizzę na wynos. Proszę bardzo, no to a dzisiaj akurat rozmawialiśmy w temacie Bułgarii, zrobiła się taka burza, słuchajcie, że odzywały się osoby, uwierzcie mi szczerze, to jest nie do uwierzenia, odzywały się osoby Dania, Niemcy, oczywiście Polska, Czechy, odzywały się osoby, tak z pamięci szybko, no okej, odzywały się osoby z Kalifornii, ze Stanów Zjednoczonych i rozmawialiśmy o futbolu amerykańskim. Ktoś mnie namawiał do oglądania, San Francisco 49ers. Peter, no ja ci powiem, że co mogę zrobić? Mówisz, masz włączone dwa telewizory, Siem Reap, jesteśmy tutaj przy Temple Design w knajpie i proszę bardzo, masz włączone na wielkim telebimie. Ja nie muszę u siebie włączać w telewizorze, no po prostu mam na ulicy. A z kim oni grają? Z Giantsam? Nie wiem. Ale są. 49ers. Dziękuję. Jeszcze jakieś życzenia, Peter? Masz tu załatwione. Peter prosił o 49ers. Tam na telebimie grają. No i, się narobiło. Nie. Co się narobiło? No narobiło się taki szumu, takiego szumu, że aż Adam przyjechał. Słuchajcie, rzadko się zdarza. Aż Adam się ruszył. Dzisiaj rozmawialiśmy też z Adamem właśnie na temat Bułgarii. My jeszcze... Slow down. Spokojnie. Jeszcze, taki miesiąc, miesiąc. Chodzi o to, że jak wspominałem, to nie remiza. My nie zjeżdżamy na Rynnie, nie wyjeżdżamy. Mamy wszystkie plany zrobione i tak dalej. U nas jest, jak widzicie, pok i gdzieś lecimy. No tak jest.
ale na razie spokojnie, tak, w planie jest Bułgaria, jak najbardziej. Z wielu rzeczy to wynika. Chodzi, idą ciężkie czasy. Dzisiaj też z Adamem rozmawialiśmy, który jest mocno zainteresowany tematem Bułgarii. Na pewno z Adamem będzie... Spora liczba osób, którzy nas... I teraz do tego dochodzą osoby, widzowie, którzy wy sami w komentarzach można spojrzeć. Jest duży odzew. My w wielu miejscach byliśmy w Bułgarii. Mieszkaliśmy i w Plovdiv, mieszkaliśmy i Natalia Nesebar, niedaleko Burgas, Sozopol. Także my Bułgarię, Varna, znamy w miejsca, bo jeździliśmy, przechadzaliśmy się, zjeżdżaliśmy na linię. Pomporowo było fajne, nie? Pomporowo. No. Wino piliśmy tu, tam i ówdzie. Z miodem, grzańca. Tak jest. Także my znamy Bułgarię zimą, bo przezimowaliśmy tam. Znamy Bułgarię latem, bo też również tam byliśmy w okresie letnim. Także Bułgaria dla nas jest tematem. Dla nas nic nowego. My to znamy. Mieszkaliśmy w różnych miejscach. Po prostu. Ale na razie... I niedaleko jest nasz ukochany Istanbul, w którym mieszkaliśmy 3 miesiące i przejechaliśmy go wzdłuż, wszerz, przepłynęliśmy. I w poprzek, i pod ziemią. Też polecamy. Piękne miasto. Istanbul, jeżeli mieszkacie, wybieracie się zobaczyć Istanbul, polecamy to, żebyście sobie zamieszkali w różnych dzielnicach, bo uwierzcie mi, każda dzielnica ma swój charakter, zupełnie. Besiktasz. Tam była dobra impreza. To, co się tam wydarzyło. Tak. No, nie taksim, ale Besiktas. Tam się działo. Z Turkami można się naprawdę dobrze pobawić. Są goście, tak. I obstawialiśmy konie, pamiętasz? Zresztą mamy mnóstwo, znajomych, także... Bez znajomych, w razie możemy się odezwać. Także polecamy. Tutaj my sobie spędziliśmy dzisiejszy dzień na wielu dyskusjach, bo akurat mówiąc coś, po prostu jak się odpaliło, dzisiaj był temat taki właśnie... Fajnie. Dzisiejszy dzień fajny. Spędziliśmy go z Adamem, spędziliśmy go z Marcinem. Z Krzyśkiem. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy Krzyśka. Dokładnie. Grzesiu. No tak. Byliśmy oczywiście w lokalu, który polecamy, zachęcamy. Jeżeli ktoś ogląda z Polaków, nie wiedzą panie, gdzie sobie dobrze głowę umyć, zrobić włosy i tak dalej. Mamy to miejsce, znamy, polecamy. Zapraszamy. Na pewno można się dogadać w języku polskim. Wkrótce może pojawią się nowe miejsca, gdzie Polacy są, ale już nad oceanem, ale to zostawiam. Ale spokojnie. Tak, spokojnie. Jeszcze troszeczkę. I to wszystko na odpowiedni sygnał będzie pokazane. Dokładnie. Tak. My dzisiejszy dzień po prostu spędziliśmy odpowiadając na komentarze. Mało tego, naszego akurat gdzie u nas się zrobiła burza i nagle witamy serdecznie. Tyle osób wróciło. Co się porobiło? Na zaskoczenie. Ale oprócz tego w studiu był duży, ważny temat, lata 80., 90., do którego zachęcamy. Mm-hmm. Także sobie musimy odpowiadać. Wesołe czasy. Kalifornię pozdrawiamy. 49ers. Są 49ers. Lubimy różne dyscypliny, jakie już kiedyś na kanale wspominaliśmy. Ostatnio oglądaliśmy cricket. Teraz oglądamy futbol amerykański, mamy futbol australijski. I pozdrawiamy Kruszynkę. Tak, także po prostu dzisiejszy dzień był spędzony tak intensywnie. W ostatnim czasie rzadko się zdarzały takie dni intensywne. Może na ekranie, na filmie tego nie widać, ale naprawdę było dzisiaj, działo się. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy nowym subskrybentom, starym również przede wszystkim. Również bardzo dziękujemy. I tym, co nie subskrybują, ale nas oglądają, bo wiemy. Tak. Dziękujemy za wszelkie komentarze. Nie jesteśmy w stanie na wszystko odpowiedzieć. Na nie wszystkie komentarze znamy odpowiedzi, bo nie jesteśmy alfa, omega. Jeżeli ktokolwiek ma jakiś temat, u nas gdzieś coś się zadziało, przechodźcie do innych, szukajcie w internecie. Nie bądźcie... Dobra, słowo leniwe jest złe. Na studiu jest właśnie będzie temat używania słów, ale chodzi o to, że spróbujcie sami. Nie tylko my, ale wiele osób, wiele kanałów poświęca temu. Poświęćcie czas, interesuje Was coś, poświęćcie czas. Excuse moi. Poświęćcie czas.
poszukajcie. Fajna zabawa z tego wychodzi i sami wykładacie swoje zdanie. Dlatego my na przykład rzeczy przepraszamy najmocniej. Ale tutaj się dobija... No mówię, że to jest ciężko. Dzisiaj... Za niedługo przyjeżdżają. Tak, więc... także no po prostu się robi... Dzisiejszy dzień był intensywny. Jest. Niech wam się darzy. Buziaki. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Hejka.